się w marcu 1921 roku, gdy grupa miłośników pieśni polskiej założyła koło śpiewu, które szybko stało się motorem wszelkich imprez i uroczystości. Znaczącą datą w historii koła jest rok 1927, kiedy to przyjęło imię znanego już wówczas kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, który był obecny na tejże uroczystości i wspierał śpiewaków nie tylko swoją dyrygenturą, ale i głosem. Koło prężnie działało. Tuż przed wybuchem II wojny światowej liczyło 58 członków. Zawieruchy wojenne spowodowały, że na 6 lat została zawieszona działalność, jednakże wkrótce po zakończeniu okupacji koło wznowiło próby i występy. Rok 1947 to kolejna pamiętna data. 25-lecie koła i niezwykły cenny prezent od miejscowej społeczności – sztandar. Natomiast z okazji 50-lecia Związek Polskich Zespołów Śpiewaczych udekorował tenże sztandar złotą odznaką pierwszego stopnia. Kolejnym ważnym i cennym wyróżnieniem była nadana przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w 1980 roku złota odznaka z lirą. Najwyższe wyróżnienie śpiewacze koło otrzymało na 75. jubileusz swego powstania. Złotą odznakę honorową z wieńcem laurowym. 5 lat później przyszło kolejne wyróżnienie, zasłużone dla gminy Tarnowo Podgórne. W swojej wieloletniej działalności koło śpiewacze brało udział w wielu konkursach, przeglądach śpiewaczych, świętach, odnotowując znakomite sukcesy, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, na przykład złotą maskę Orfeusza na Wielkopolskich Dniach Muzyki w Dusznikach Wielkopolskich. W kraju można było usłyszeć naszych śpiewaków na antenie Polskiego Radia, zobaczyć przed kamerami telewizji. Chór zaznaczył swoją obecność także na gruncie europejskim. Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry. Do najnowszych osiągnięć zespołu zalicza się tournée po Litwie z występami w Wilnie i w Solecznikach. Obecnie chór zrzesza 36 czynnych członków. Na stanowisku prezesa działa druh Jacek Smoliński, a dyrygenturą zajmuje się druh Szczepan Tomczak. Kroniki wiernie spisuje druh Jan Duda. Dzięki ich głębokiemu zaangażowaniu i niezwykłym umiejętnościom organizacyjnym chór rozwija się, odnosi sukcesy. Swymi występami zespół uświetnia imprezy lokalne, święta i spotkania okolicznościowe. Największą popularnością cieszą się koncerty kolęd organizowane co roku. Repertuar chóru zawiera utwory o tematyce religijnej i świeckiej, różnorodną gatunkowo od stylizowanej polskiej i nie tylko muzyki ludowej przez utwory klasyczne, pieśni patriotyczne, po współczesne utwory popularne, okolicznościowe, a także opracowania muzyki filmowej. Występy, sukcesy, wyróżnienia to efekty ciężkiej pracy wielu godzin prób, do nudzenia powtarzanych fraz, to efekt pracy dyrygenta i chórzystów amatorów. Dzięki pomocy władz samorządowych, dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury i przede wszystkim ogromnego zapału samych śpiewaków, działalność artystyczna chóru rozwija się.